Witam Państwa bardzo serdecznie. Trzeci Międzynarodowy Festiwal Filmowy o totalitaryzmach Echa Katynia. Jak zrobić film historyczny na światowym poziomie? Taki jest temat dzisiejszej debaty. Porozmawiamy z trójką filmowców. Pan Robert Kaczmarek, dyrektor FINY, pan Arkadiusz Gołębiewski, dyrektor festiwalu Niepokorni Wyklęci i pan Dariusz Gajewski, reżyser między innymi Legionów, czyli filmu takiego no, historycznego filmu, który w ostatnich latach był najbardziej hollywoodzkim z polskich historycznych filmów. Panowie, bardzo serdecznie was witam i cieszę się, że mogę z wami porozmawiać o tym, jak te filmy historyczne kręcić w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, panowie, czy świat potrzebuje polskich filmów historycznych, bo od jakiegoś czasu, od długiego czasu pojawia się taki postulat, szczególnie u środowisk konserwatywnych w Polsce, że oto musimy świat nauczyć polskiej historii, a może świat nie chce słyszeć o polskiej historii, bo co ich tam obchodzi, jakiś kraj leżący koło Ukrainy teraz. Panie Robercie, co pan na taką pesymistyczną wizję? Znaczy, ja myślę, że to jest troszeczkę tak, że mamy olbrzymie zaległości i pewnie gdybyśmy byli we Francji, to by takie pytania w ogóle nie padały, bo na bieżąco tą historię się swoją konsumuje, opowiada, ona żyje. Natomiast my cały czas mamy ten oddech tego PRL-u z sfałszowaną historią z jednej strony, z drugiej strony z taką potrzebą opowiedzenia prawdy o nas i żeby taką potrzebą, żeby świat o nas usłyszał, szczególnie przy aspiracjach Polaków. Aspirowaliśmy do Unii, aspirowaliśmy do NATO, to było jakiś czas temu. To się wszystko stało, a jednocześnie ta nasza historia nie jest opowiedziana i myślę, że stąd jest taki niedosyt. A co więcej, myślę, że to jest taki bolesny niedosyt, że elity, do których się oczekuje, które same nominowały się, że są sumieniem narodu i tak były postrzegane, szczególnie w PRL-u, że to one były tym probierzem patriotyzmu, dążeń wolnościowych, nagle się tej historii wyparły. Tą historię jakby wyzuły z potrzeby dzielenia się nią wśród z innymi Polakami. I myślę, że stąd się wzięło to zapotrzebowanie odkłamania historii, no bo ona była, począwszy od tam, nie wiem, lat 40., od zaplutego karła reakcji, fałszowania powstania warszawskiego i możemy właściwie przejść przez wszystkie etapy historii, szczególnie tej, która była płacona krwią, że to było fałszowane. I to była, myślę, że taka potrzeba, takie wołanie o prawdę. Że usłyszcie, że ta prawda wygląda inaczej, że najwyższa pora, żeby powstały również poza dziełami historycznymi dzieła najwyższej próby artystycznej, no a co się lepiej nie nadaje do takiej relacji tożsamościowej, jak nie kino, prawda? No właśnie, bo ja też nie chciałbym, żebyśmy cały czas właśnie dyskutowali o tym, czy takie kino jest potrzebne, bo jesteśmy już po kilku latach, kiedy te filmy zaczęły powstawać. Znaczy nie jesteśmy w takim miejscu, gdzie wchodzimy dopiero tutaj ludzie o poglądach konserwatywnych, bardziej lub mniej, i domagamy się pewnego kina, bo takie filmy powstały. Panie Dariuszu, tutaj moje pytanie do Dariusza Gajewskiego. Pan jest reżyserem właśnie filmu Legiony, filmu, który ja chwaliłem w swojej recenzji. Uważam, że naprawdę zrobiliście solidne, takie mocne kino, które gdzieś czerpie właśnie z tej takiego rozmachu hollywoodzkiego. Natomiast Legiony to był ten film, razem z Piłsudskim wchodził na ekrany Michała Rosy. To nie był film, który by komercyjny miał sukces tak wielki, jak się tego spodziewaliśmy, taki jak miał choćby Dywizjon 303, dużo gorszy niż wasze Legiony. Czy to nie jest trochę tak, że może też widz polski jest zmęczony samą debatą o tym kinie historycznym i wcale tak chętnie już na te kino historyczne nie chce chodzić, bo to też jest zastanawiające, że jednak takie tłumy już poza wycieczkami szkolnymi na te filmy chyba nie chodzą. Myślę, że widz chce po prostu dobrego, ciekawego kina. Że jakby taka jest charakterystyka widza. Że widz nie chce jakby, być może widz jest zmęczony debatą na temat filmów historycznych, szczerze powiedziawszy. Jakimś takim jakby, taką próbą udowodniania sobie, że takie filmy są konieczne i potrzebne. Natomiast na pewno nie jest zmęczony jakby ciekawymi filmami. I teraz jakby film Legiony chyba był takim jakby, ta debata nie pomogła mu.
ani też nie pomógł mu film, który powstał w tym samym czasie, czyli Piłsudski. I że to w ogóle jakoś tak, jakby, no i tak dalej, i tak dalej. Natomiast... Bo dla mnie to było, panie Dariuszu, o tyle też ciekawe, bo zarówno wasz film, jak i Piłsudski, to były filmy z gwiazdami polskiego kina. Sebastian Fabiański u was, tak? Borys Szyc w tamtym filmie. To nie były filmy, które można byłoby określić, o, prawica się złożyła na bida film, obsadziła ciągle tych samych aktorów, którzy grają, którzy się deklarują jako konserwatyści, deklarują się jako ludzie o prawicowych poglądach, no i gdzieś tam wyszedł jakiś film z przebojami, tak jak Historia Roya, tak, które ja zresztą niezbyt lubię akurat. No nie, no to jest film, który sięgnął po tych wszystkich mainstreamowych aktorów. I jednak aż tak bardzo to nie chwyciło. Może wina też leży w tych, którzy narzucili tą debatę, że ciągle narzekają, że tych filmów nie ma i dlatego ludzie tym byli zmęczeni trochę. Myślę, że jakby, tak najzupełniej szczerze mówiąc, to myślę, że ta debata powinna się odbyć parę lat temu, po czym należy przystąpić do robienia ciekawych filmów. I teraz jakby być może widz jest tak, znaczy nawet na pewno jest zmęczony pewną taką koniecznością czy przymusem jakby konsumowania tych filmów. I myślę, że ta debata nie jest jakby czymś takim, co przyciąga ludzi do kina, tak? To znaczy, czy czymś takim, bo ona też trwa bardzo długo. Panie Arkadiuszu, bo pan jest... Jeszcze sekundkę. Tak, proszę, panie Arkadiuszu. Jeszcze sekundeczkę. I teraz filmy kostiumowe w Polsce są... Ja nie wiem, czy świat nawet potrzebuje polskich filmów kostiumowych. My na pewno ich potrzebujemy dla świata i też jakby w takiej sprawie, żeby świat się nie interesuje nami, ponieważ nie zna nas. Świat się jakby nie bardzo nami interesuje, ponieważ nie potrafimy mu o sobie opowiedzieć. Wciąż. I teraz to już nawet nie chodzi o takie jakby odkłamywanie historii, chociaż oczywiście trochę też. Ale no po prostu myślę, że to jest jakaś w ogóle generacyjna nasza dla filmowców, to jest generacyjne wyzwanie opowiedzieć światu o tym, co tu się działo przez ostatnich nie tylko 100 lat, ale myślę, że więcej. Panie Arkadiuszu, bo pan przecież jest... Opowiedzenia takiej specyfiki kraju, który leży między Niemcami a Rosją. Panie Arkadiuszu, to jest pytanie do Arkadiusza Gołębowskiego, bo pan jest prekursorem festiwalu, tak, który zajął się konkretnie takimi filmami i już któraś edycja tego festiwalu jest w Gdyni. I jak zauważa pan, no bo już teraz może pan ocenić jednak, tak, jak bardzo ten festiwal wpłynął na percepcję polskiego widza międzynarodowego, bo to jest międzynarodowy festiwal, czy ona się zmieniła, od kiedy ten festiwal powstał, albo jak bardzo się ona zmieniła? Na pewno festiwal się, sam jeśli patrząc, miałbym opowiadać o zmieniających się gustach na podstawie tego, co na festiwalu się dzieje, to na pewno mogę powiedzieć, że festiwal był pewnie z opóźnieniem, on zainicjował swoje działania, ale jeszcze w takim momencie, że może nałożyło się na kilka zjawisk jakby interesowania się polską historią, czyli przywoływanie ofiar na warszawskiej łączce poprzez pracę, może zaostrzenie się takiego wewnętrznego takiego kursu dyskusji, może dopatrzyliśmy się to, co się dzieje w innych krajach, taki cały soft power, że inne kraje zaczynają ścigać się, kto opowie jak to historię, a my byliśmy ciągle gdzieś z tyłu i były całe pałacie, tak się określę, tematów, które były zupełnie niepodejmowane. I myślę, że ten festiwal stało się miejsce, gdzie możemy pokazywać te filmy, rozwijać te filmy, a też mogę powiedzieć, w jaki sposób ich dystrybuować, bo to też staje się taką pewną platformą, sprawia, że wiele tematów zostało opowiedzianych
I dopiero teraz tak naprawdę my się wydaje, że ciągle widzimy, ile tych tematów my z polskiego punktu widzenia nie zobaczyliśmy. Ja obserwuję to też, jak robią to inne kraje, bo festiwal od kilku lat jest miejscem, gdzie pokazuje Czesi, Węgrzy, Ukraińcy swoje kino, i to fabularne. I widzimy szczególnie Czesi, jacy są pragmatykami i mają jakiś ułamek naszej tej historii, tej takiej pięknej, dużej, i oni mają składał po prostu duży nacisk, żeby te kino opowiedzieć właśnie w tym formacie mocno międzynarodowym. My ciągle debatujemy i to wszyscy podkreślamy, że ta debata strasznie trwa długo. Ta temata, to co Darek mówi, myślę, że ona też i właśnie nie do końca służy powstawaniu tych dzieł, bo ciągle się utwierdza albo jeden, że jeden robi, powiedzmy, jakiś tam segment twórców lub drugi, który gdzieś jakieś dwa obozy, które mają się zwalczać. I film, powiedzmy, Darka Legiony i Młody Piłsudski był takim właśnie przykładem, że jedna sieć kin preferuje, żeby poszły na Piłsudskiego filmy, a tutaj, że wyraziste nazwiska tworzą, no to gdzieś się zsuwali. To jest jakaś chora pewna taka sytuacja, która nie pozwala się kwestia takiego etapu tworzenia. Bo to jest już też kwestia dystrybucji, ale też się zastanawiam, no jeżeli my będziemy cały czas chcieli te filmy tworzyć jako Polska, tak, jako polska kinematografia i właśnie filmy historyczne, no bo o tym jest ta debata, no w ramach festiwalu jednak Echa Katynia, więc skupmy się na tym. Czy teraz, po tym, co się dzieje na wschodzie, co się dzieje na Ukrainie, po tym, jak Rosja w końcu została uznana przez większość cywilizowanego świata za bandycki reżim, i to, i fakt, że Rosjanie produkowali bardzo dużo propagandowych na bardzo wysokim poziomie historycznych filmów, nie tylko Nikity Michałkowa, który tych swoich Spalonych Słońcem robił ku czci Wielkiej Rosji, Stalina, ale choćby Dziewiątą Kompanię Bondarczuka, tak? Filmy, które miały tą rosyjską duszę sprzedać na Zachodzie. Czy to nie będzie przeszkoda dla was, dla filmowców, żeby robić też filmy takie historyczne, bo ktoś może powiedzieć, no zobaczcie, oni robią propagandę filmową jak choćby Putin. Panie Robercie, do Roberta Kaczmarka jest to moje pytanie, może też tutaj jest takie niebezpieczeństwo i teraz nie będzie chęci na kino historyczne? Ja myślę, że to jest troszeczkę, wpędzamy się w taki kozi róg, mówiąc, używając określenia kino historyczne, bo tak naprawdę to nie chodzi o całą historię, nie wiem, iluś tam wieków historii Polski, to mówimy absolutnie o ostatnim okresie historii Polski, ostatnich 100, 150, no 200 latach, prawda? I jest to jednocześnie skażone bardzo ostrym konfliktem politycznym, normalnym konfliktem politycznym czy rywalizacją polityczną, która jest obecna w innych krajach. Tak naprawdę nie było tego sporu wcześniej, no bo nie było takich możliwości. Ostatnie 30 lat jest okresem zaniedbań na tym polu, prawda? My dopiero kiedy przychodzi opcja inna do głosu politycznego, można tego typu filmy realizować i stąd ta dyskusja w ogóle się wzięła. Spróbujmy jakby to zrozumieć. To nie jest tak, że przez ostatnie 30 lat trwa ta sama jakby dyskusja polityczna. O ile dobrze pamiętam, to wszystkie redakcje na przykład filmu dokumentalnego w telewizji publicznej, co przychodził nowy szef, to mówił żadnej historii. Wybieramy przyszłość. No przecież to jest konsekwencja tego, że my dzisiaj rozmawiamy. Prawda? I to są te bieżące zaległości, które uwikłane są w bieżący spór polityczny. I teraz kino kostiumowe, kino, które wszędzie i zawsze istniało i będzie istniało i jest realizowane przez wszystkie kinematografie, jest tak samo potrzebne w Polsce. Czy to jest Sherlock Holmes, czy to jest 1917, czy to jest Dunkierka, możemy tych filmów na jednym tchem wymieniać mnóstwo, które powstały ostatnio. I są również i w formule kina przygodowego realizowane, i są w formule kina patriotycznego, i na przykład Anglicy nie mają żadnego kłopotu, żeby wpiąć sobie w klapę z okazji zakończenia I wojny światowej MAK i żeby powstawały filmy na ten temat, prawda? Więc jest taka potrzeba normalna, każdy naród afirmuje swoją przeszłość. Właśnie, panie Dariuszu, to nie tutaj jest tak, że, i jednocześnie nie jest tak, że powinniśmy uciekać z tego, żeby zostawić jednej opcji politycznej jakby prawo do opowiadania o tej historii, bo to jest skazanie tej historii wtedy na jedno jakby wymiarowo postrzeganie i wręcz niechętny stosunek u widza. To, co wspomnieli moi koledzy na temat jakby tej niepotrzebnej rywalizacji. Ja myślę, że określenie kina niepodległościowego jest zupełnie lepszym określeniem.
Panie Dariuszu, bo tutaj właśnie pan Robert też bardzo, bardzo, bardzo ciekawy wątek podjął, który też mi jest bliski, jak ja często w swoich recenzjach o tym piszę, że może też potrzeba jest jakiegoś igrania z gatunkowością filmową. Na ostatnim festiwalu filmowym w Gdyni te filmy, które dotykały historię, one wszystkie były zanurzone w gatunek. No, czy Piotr Domalewski w swoim Hiacyncie, czy też choćby Najmro, tak? Filmy, które o PRL-u opowiadały nie tak, jak to zrobił Matuszyński, żeby nie było śladów, tylko to były filmy, które jednak gdzieś wchodziły w ten amerykański, przepraszam bardzo za psa, ale tak to jest w pandemii, która chyba się kończy, nie wiem, czy słyszycie panowie, ale tam szczeka. Czy może to jest tak, że powinniśmy zacząć wy jako filmowcy też właśnie bawić się gatunkami popularnymi dla widza, czyli sprzedajemy historię, ale w kinie sensacyjnym, ale w romansie, ale w komedii romantycznej. Może to jest droga, a nie kostium, panie Dariuszu. Film jest bardzo pojemnym workiem. I on zapewne pomieści wszystkie pomysły, jakie są możliwe. To znaczy, on po prostu. I film gatunkowy. Znaczy, w ogóle nie ma filmu niegatunkowego, tak po prawdzie mówiąc. Mm-hmm. Znaczy, jakby no, wszystkie filmy mają gatunek. No, jeśli nie ma gatunku, to pojawia się kłopot, prawda? To znaczy. Również taki problem z komunikacją z widzem, bo... Ale są pewne ramy gatunku, tak? Które się wypełnia później, nie? Chociaż dzisiaj w postmodernizmie filmowym się wszystko rozpycha, to jasne. Po prostu filmy mają gatunek. Jeśli nie mają gatunku, to mają kłopot. Natomiast można sobie wyobrazić opowieści, jakby te kostiumowe opowieści. Ja bardzo lubię słowo kostiumowe. Te kostiumowe opowieści we wszystkich możliwych gatunkach i sposobach. Myślę, że to jest bardzo jakby, że chciałbym nie tyle polemizować, co może dołączyć się do głosu Roberta z czymś takim, że my rzeczywiście musimy przestać, znaczy, że podstawowym problemem w Polsce jest coś takiego, że jak ktoś mówi o historii, albo robi film kostiumowy, albo historyczny, to jest jakiś akt polityczny. Tak jest. To jest idiotyczne po prostu. To znaczy, to jest tak głupie, że jest jeden z takich elementów tego kompleksiku polskiego, którego powinniśmy się szybciutko pozbyć, bo po prostu szkoda czasu jest na to. I chyba już tego czasu nie mamy jakby na te kompleksy. To znaczy, że już trzeba po prostu jakoś tak wydorośleć. Zdaje się, że świat nas zmusza do tego, żebyśmy się stali dorośli. I oczywiście jakby o ile gatunek nie jest ucieczką od historii, to wtedy jest okej. Ale być może też jakby... Kino służy do komunikacji z widzem, tak po prostu, prawda? To znaczy jakby to jest jakby naczelna, to jest serce kina. Sercem kina jest kontakt z widownią. W związku z tym, jeśli widownia chce takie filmy, które opowiadają jakby historię w sposób jakby nierealistyczny albo nie mający wspólnego z niczym, no to w sumie nie ma powodu, żeby tego nie robić, tak? Mhm. Jeżeli mamy taki, jakby taką, nie wiem, ambicję lub chęć opowiedzenia o naszej specyfice światu i sobie też, bo my musimy wiedzieć, kim jesteśmy i kino w jakim sensie służy też bardzo mocno w takiej sprawie, ale też może światu o tym, co tu się działo nad Wisłą między Odrą a Bugiem przez ostatnie lata. I to byłoby chyba ciekawe też dla świata. Bo to jest też pytanie... Uważam, że taki kłopot jakby z takim jakby to powiedzieć, nieistnieniem Polski w świadomości Zachodu, albo przynajmniej w takim istnieniu, które nas by satysfakcjonowało, tak? Polega na tym, że myśmy tego nie, znaczy myśmy po prostu literalnie tego jakby nie zrobili, znaczy nie opowiedzieliśmy o sobie. Nie tylko w kinie, ale też jakby w ogóle tam jakby nasza narracja o sobie jest skażona takim jakby to powiedzieć, no kompleksem krótko mówiąc. No to jest po prostu, to jest jakaś, to jest,
no to jest dręczące i po prostu... No nie tylko w kinie, ja myślę, że ten kompleks jest bardzo dużo też w innych tych. Ale bo ostatnim polskim filmem takim ściśle historycznym, który miał nominację do Oscara, no to był film naczelnego historyka polskiego kina, czyli Andrzeja Wajdy, tak, który opowiadał o tych najważniejszych wydarzeniach, to był Katyń, bo nie pamiętam, czy Agnieszka Holland dostała później za swój film W ciemności nominację, czy wcześniej, natomiast to taki stricte historyczny, duży film, to był właśnie Katyń. Później mamy Oscara za Idę dla Pawlikowskiego i nominację do Oscara dla Zimnej Wojny. Dwa filmy bardzo specyficzne, bardzo arthouse'owe, bardzo filmy autorskie Pawlikowskiego. No i później już przychodzi Jan Komasa z nominacją do Oscara za Boże Ciało, teraz Tadeusz Łysiak. I tu jest moje pytanie do Arkadiusza Gołębieskiego, bo pan, panie Arkadiuszu, widzi filmy młodych też ludzi, którzy pewnie przysyłają te filmy na festiwal. Jaka jest no, ta wizja młodych ludzi, którzy są wychowani już w kinie postmodernistycznym, tarantinowskim, którzy to przynajmniej w kinie fabularnym widzimy, że jak oni patrzą na PRL, to widzą go przez pryzmat peweksów, tak jak to choćby Najmro, tak, przez pryzmat cukierkowatości właśnie tych peweksów. A jak młodzi ludzie w tym historycznym kinie patrzą, czy też to jest takie kino właśnie zatopione w dzisiejszą narrację, czy jednak sięgają do tej klasyki? Szczerze powiedziawszy, filmy, które docierają na festiwal, robione przez młodych twórców, szczególnie w ramach takiej akcji, które jakby czy próbuje tam animować, nakręć dziadka komórko, czy coś, jakby pobudzić ciekawość do szukania tych scenariuszy wokół własnego domu, środowiska, to raczej są takie opowieści, które przywołuje po Bożemu opowiedziana historię, jakaś potrzeba właśnie opowiedzenia tej historii samemu sobie, rodzinie, że w końcu dziadek, pradziadek podzieli się z historią, z wnuczkiem, żeby ta historia przetrwała. Nie widzę, prawdę mówiąc, żeby te tematy, które zanurzone są gdzieś tam w historii, one były punktem wyjścia dla tworzenia jakiejś bardziej złożonej formy filmowej, szukania właśnie jakiegoś kina gatunkowego. To myślę, że to jest oszczędne. Myślę, że to też jest... Ale to się myślę, że wszystko się zmieni, bo ostatni festiwal filmowy w Gdyni pokazał, że jakby polscy twórcy zaczęli sięgać po te polskie właśnie często historie i je przetwarzać właśnie na ten język filmowy. Myślę, że to też jest w dużej mierze, że to młode pokolenie jednak jest ciągle skazane, chociaż dziwne to jest, bo oczywiście wszyscy młodzi mają dostęp do tych wielości kanałów i mogą opowiadać według wzorców, które obserwują w internecie, ale jeśli mają opowiadać o tych historiach, to są jednak historie przywołania, opowiedzenia tych historii, tak mogę powiedzieć kolokwialnie, po Bożemu, żeby ta historia była opowiedziana. I ciągle myślę, że to też jest tak, że my jako starsi często też jesteśmy trochę mało kreatywni w szukaniu tych opowieści, że chcemy opowiedzieć, przede wszystkim temat jest najważniejszy, że trzeba opowiedzieć o Polakach, którzy ratowali Żydów. Trzeba opowiedzieć o Polakach, którzy gdzieś tam tworzyli Solidarność. Trzeba o Polakach, którzy walczyli na wielu frontach. I to jesteśmy na takim etapie tak naprawdę wyrzucania z siebie po prostu takich zapotrzeb, pierwszych takich rzeczy, które powinniśmy zrobić rzeczywiście to przynajmniej 30 lat temu, że już to mamy za sobą, a my chcemy ciągle na tym poziomie takim podstawowym. Myślę, że to też na to patrzą młodzi twórcy. Tak, ale bo to jest też tak, że ci młodzi twórcy to jest już, no ja teraz 40 niedawno przekroczyłem, to jest ta moja też półka wiekowa i my wszyscy jesteśmy wychowani nie tylko na kinie, który dotykał historii tych polskich klasykach, choćby kino Hoffmana, tak, czy kino Wajdy, ale my jesteśmy wychowani na tym tak zwanych kasetach VHS. No, wszyscy jesteśmy pokoleniem 90-sów, jak to mówią Amerykanie, popkultury. I ja to widzę, ten język właśnie u młodych twórców. Mówicie panowie też, panie Arkadiuszu, mówi pan o festiwalu w Gdyni, no tam Srebrne Lwy dostał film Żeby nie było śladów Jana Matuszyńskiego, film, który, nie wiem, czy się panowie ze mną zgodzą, ale film, który jest bardzo uniwersalny, to znaczy widzimy oczywiście zbrodnie komunistów, ale Matuszyński w taki sposób ten film nakręcił, poza tymi mechanizmami władzy, tak, które tam się pojawiają, to jest film, który tak naprawdę może odebrać widz francuski, który się nie zgadza na, mówię teraz z perspektywy tego francuskiego widza, na przemoc francuskiej policji, widz amerykański, afroamerykański, który się nie zgadza na przyduszanie tak kolanem,
że tak te filmy są robione. I teraz pytanie, czy w takim razie nie zniknie z tych filmów ten pierwiastek czysto taki, może nie tyle polski, ale wschodnioeuropejski, te nasze spojrzenie na związek, na po prostu komunistyczną dyktaturę. Panie Robercie, czy to nie jest tak, że, bo rozmawialiśmy w Gdyni też właśnie o tym filmie Matuszyńskiego i nie wiem, czy pan takie same wrażenie miał, że to jest film opowiedziany uniwersalnym, hollywoodzkim trochę językiem, a nie do końca językiem takim czysto polskim. Z jednej strony absolutnie zgadzam się z tym, co pan powiedział, że miałem podobne wrażenia po obejrzeniu tego filmu jeszcze na przedpremierowym pokazie, że on jest skonstruowany i zrealizowany przez zupełnie inną generację twórców. To jest i młoda scenarzystka, i młody reżyser, którzy mają trochę dystansu. I teraz z tym się wiąże i jakaś szansa, i wiąże się też niebezpieczeństwo. Z jednej strony to jest ta szansa, która ten dystans, który pozwala nie angażować się bardzo osobiście w tą historię, tylko opowiadać jak jedną z wielu historii, które kiedyś się zdarzyły. I myślę, że to im się udało i się zgadzam, że ta uniwersalność jest szansą dla dotarcia do większej ilości osób na świecie. A z drugiej strony też jest, szczególnie dla mojego pokolenia, pewien taki dysonans poznawczy, że mnóstwo rzeczy, które są istotne dla zrozumienia tej historii, uciekają. I myślę, że osiągnięcie tego kompromisu pomiędzy pewnym szczegółem, pewnym detalem, który tam jest, albo procesem, bez którego nie możemy tego zrozumieć, a jakby powszechnością dotarcia, no to jest ta cena, którą musimy zapłacić. Ja myślę jednak, że poza wszystkim największym kłopotem, i to w tego typu dyskusjach wiele razy dochodziliśmy do takich stwierdzeń, ale tutaj właśnie przy okazji filmu o Przemyku to można przywołać, to jest słabość scenariuszy. I teraz jeżeli ten scenariusz powstał dzięki, a z tego co wiem, to tak się właśnie stało, dzięki takiemu dokumentacyjnemu wysiłkowi scenarzystki i reżysera, no to jest sukces później. W tym filmie aktorzy mają co grać, bo rzeczywistość jest rozpoznana. Te dylematy poszczególnych bohaterów są autentyczne i przez to zrozumiałe. Dlatego myślę, że ta nasza historia na poziomie literatury jest nieobecna. I albo to jest pewien rodzaj bryku lub deklaracji politycznej, co się w ogóle mija z sensem adaptowania filmowo tego typu rzeczy, a jednocześnie ja czekam przynajmniej na literaturę najwyższego lotu, która by dotyczyła najnowszej historii Polski. Bo też zaczęła się ta już taka zupełnie popkulturowa zabawa tą historią Polski. Ja teraz przywołam film, który pewnie u panów wzbudzi śmiech, czyli film Gierek, no tak. który, ale zauważmy, bo to jest też bardzo ciekawe, że z jednej strony producenci zupełnie będący poza różnymi, no poza przemysłem filmowym polskim, tak? To są niezależni twórcy, nie mówię o Węgrzynach, braciach Węgrzyn, którzy w zasadzie zostali wynajęci do zrobienia i tego filmu, i później tego Crime Story, wcześniej Procederu o Hadzie. Natomiast zauważmy też taką ciekawą rzecz, że mamy oto film, który jest cynicznie zrobiony pod publiczkę. To w ogóle to jest duża porażka finansowa ten film, bo twórcy spodziewali się milionowej widowni, a on zrobił 200 czy 300 tysięcy widzów chyba, nawet nie tyle. Mamy tego Miśka Koterskiego w głównej roli, mamy Kożuchowską, mamy różnych przebierańców, tak, no bo to są po prostu aktorzy poprzebierani w kostiumy, nie do końca wcielając się w rolę, ale zauważmy, że tam mamy bardzo ostry, ideologiczny rys, między innymi Rafała Wosia, który był współscenarzystą tego filmu. Oto w tym filmie Jaruzelski jest pokazany jako ktoś, to jest już nieistotne, czy to jest zgodne z historią, czy nie, ale jako ktoś, kto w spisku z Amerykanami obala dobrego Gierka, bo tam Gierek jest pokazany jak wręcz święta postać, jak Jan Paweł II jest pokazany, jak w tych wszystkich ckliwych filmach o Janie Pawle II, tam jest pokazany Gierek, ale nawet w takim filmie twórcy przemycają pewną swoją wrażliwość ideologiczną czy poglądy. I teraz to jest moje pytanie do wszystkich panów, także który z panów chce, niech pierwszy na nie odpowie. Czy to jest tak, że młodzi filmowcy polscy, oni też mają coś do powiedzenia więcej poza tą czystą zabawą, historią, tak jak mieliśmy to w Najmro, czy tak jak trochę mieliśmy to w Hiacyncie? Czy będziemy też widzieć w tym kinie dotykającym polskiej historii współczesne gdzieś tam dylematy polityczne, ideologiczne i ta wojna ideologiczno-polityczna przeniesie się do tego kina, choć to będzie wojna zupełnie ta współczesna, ta dzisiejsza, która fascynuje młodych ludzi. No na pewno jest tak, że tego typu filmy próbują rozgrzeszyć PRL, a ci, którzy są beneficjentami PRL-u, żyją i konsumują rzeczywistość w sposób
nader atrakcyjny. Więc ja myślę, że to jest taki spór, który jest bardzo niebezpieczny z jednej strony, bo ewidentnie fałszuje historię i świadczy o tym, że nie odrobiono elementarnej lekcji i co więcej zniechęca do tego typu problematyki. Bohater filmu ma za sobą jakąś przeszłość. Lata, mało kto wie o tym, że on stał na czele komisji, która zajmowała się tak zwanymi wypadkami poznańskimi i rozgrzeszył wszystkich ubeków, że przybył prawdopodobnie jako agent GRU z Francji i tak dalej, i tak dalej. To nie jest człowiek, który wziął się znikąd. I teraz właściwie ten film spowodował jedną rzecz, że nikt przez najbliższe 10 czy 15 lat nie będzie chciał zrobić takiego filmu. Znaczy postać Gierka została jakby już, ta lekcja została odrobiona. I to są sytuacje, które coraz częściej się zdarzają. Mimo tego, że Jaruzelski w tym filmie jest tak komiksowo pokazany, że on wygląda jak wróg Jamesa Bonda, a proszę zauważyć, że nawet Anthony Krause nie zdecydował się, co zarzucał mu chyba Sławomir Cenckiewicz, nie zdecydował się w swoim filmie Czarny Czwartek uderzyć w Jaruzelskiego. Jest chyba też jakaś zmiana pokoleniowa, że jest jakieś uderzenie. Ale ona jest bardzo, bardzo niebezpieczna. Ja chciałem przywołać taki przykład, ja już nawet nie pamiętam nazwiska osoby, która zgłaszała do PiS-u taki projekt filmu o Jerzym Urbanie. I to był projekt, który zakładał, że to jest taki fajny gość, który występuje w internecie. Jest bardzo zabawny, jest bardzo kontrowersyjny w swoich wypowiedziach, tylko ten człowiek nie wiedział, skąd on się wziął. I ten film pewnie, gdyby nie było, nie wiem, więcej osób, które miały świadomość taką jak ja, to może byłby skierowany do realizacji, może powstał scenariusz, może to była niezła beka, prawda? Tylko na Boga, naprawdę, Jerzy Urban ma swoją przeszłość, podobnie jak Edward Gierek i parę innych osób. No i tu jest, to jest ewidentne fałszowanie historii, które nie bierze się tylko przez głupotę. Nie wierzę, że to jest tylko tak, że to jest głupota, bo ktoś za tym stoi, później jacyś aktorzy grają w tym filmie. No, swoją twarzą wiarygadniają tą historię. No, to nie jest tak, że nie czytają całego scenariusza, tylko swoją rolę czytają. Panie Dariuszu, bo tutaj oczywiście rozmawiamy w tej chwili na tej takiej płaszczyźnie politycznej, ideologicznej, ale zejdźmy też na tą płaszczyznę czysto filmową. Pan ma za sobą te Legiony, pracował pan, wyreżyserował ten film. I moje pytanie, czy pan jeszcze kiedykolwiek chce wchodzić w film kostiumowy przy wszystkich problemach takich filmów? Może też jest tak, że po prostu te filmy są tak drogie, tak ciężkie do realizacji, że filmowcy nie będą się na nie decydować, bo wy też mieliście różne przeboje przecież z Legionami jednak. Wie pan, no, tak. Znaczy, jak zaczynałem robić ten film, to zdałem sobie sprawę, że w zasadzie jakby to powiedzieć, że trzeba powołać ludzi po prostu, czy jakieś sytuacje, której już bardzo dawno w polskim kinie nie było. To znaczy jakby uszycie mundurów było kłopotem. Jakby było bardzo wiele kłopotów, które rozwiązywaliśmy na planie. Ale chyba, czy ja bym chciał, czy czemu nie? Natomiast rzeczywiście jakby robienie filmów kostiumowych jest w Polsce jest bardzo niewdzięcznym zadaniem, ponieważ jakby to powiedzieć, wobec tego sporu politycznego, który się toczy, jeżeli my robimy filmy wobec sporu politycznego, który się toczy, no to możemy tylko zrobić jedno, to znaczy jakby podpisać się pod którąś, czy jakbyś użyć jako tarczy którejś z tych stron i stanąć w sporze, tak? Znaczy, jakby kino nie jest miejscem sporów politycznych, proszę Państwa. Może kino, bardziej partyjnie. Ja absolutnie się nie zgadzam z tym. Że wręcz kłopot polega na tym, że kino zajmowało bardzo określoną rolę, jakby stronę polityczną w PRL-u. Całe kino moralnego niepokoju, postawa ludzi, którzy byli jednak przynajmniej deklaratywnie przeciwko temu systemowi i nagle zmienili wektor. To jest rozmowa nie o tym, czy ma powstawać kino historyczne, czy nie, tylko dlaczego ma powstawać kino nieprawdziwe. Czy zgadzamy się na fałszowanie historii? Zgadza się. Tu jest ten kłopot. Robert, 100% się zgadzam z tobą, natomiast ono powinno powstawać dobre. O, to jasne, to jest w ogóle poza sporem. Tak, po pierwsze, to ono powinno powstać dobre. I teraz jakby zrobienie dobrego filmu w sporze politycznym, który się toczy, jest bardzo trudne. I obawiam się, że
większość ludzi robiąc dobrze film, no, będzie pomiędzy młotem a kowadłem, krótko mówiąc. My też powinniśmy się troszkę przestać bać jakby, nie wiem, innego zdania, czy tam jakbyś, nie wiem, kontrowersji. Ktoś tam zrobił jakiś film o Gierku, on zdaje się nie jest za bardzo udany. Ja go nie widziałem, ale tak jakoś tak słyszę o tym. No wiesz, no i zrobił taki film, no. Ja się nie zgodzę z taką opinią, którą wypowiedziałaś, Robert, że teraz jedynym skutkiem tego filmu będzie to, że przez 15 lat nie powstanie film o Gierku. Znaczy będzie dużo trudniej. Tak, ja bym się, znaczy wiesz, jak mnie ten temat jakoś tak, wiesz, dotknął i ten film by mnie dotknął, to pierwszą rzeczą, jaką bym próbował zrobić film o Gierku. I teraz jakby tak, znaczy kino również nadaje się do dialogu i rozmowy i jakby i również do takiej rozmowy jakby to powiedzieć twardej, tak? To znaczy to nie jest jakieś miejsce, w którym latają słowiki i wyłącznie. Również pojawiają się jakieś cięższe urządzenia latające. Ale dalej twierdzę, że my powinniśmy się jakby odpowiedzią na ideologizację, na PRL-owską ideologizację kina nie może być jakby nowa ideologizacja. To znaczy to jakby ja rozumiem jakby taki jakby bardzo trudny, bo to jest trudne, tak? To znaczy jak zrobić film o tego Gierka obrabiamy jakoś, no to niech będzie. Możemy zostać przy Gierku, jak najbardziej. Jak zrobić film o Gierku, żeby on był jakby odideologizowany, tak? To znaczy może nawet nie odideologizowany, tylko jakby poza sporem politycznym. Ale da się? Czy da się w ogóle? Ale panowie, przecież całe kino jest ideologiczne. Do cholery, no o czym my mówimy? Nie wiem, konformistę chcecie deklaracje polityczne, nie wiem, od lewicy do właśnie prawicy nie ma obecnej po prostu w kinie. Tak naprawdę to jest spór pomiędzy kinem narodowym i kinem ponadnarodowym. No i ten spór bardzo się wpisuje w cały globalny spór ideologiczny na świecie. Jeśli rozmawialiśmy przed tym łączeniem na temat Hollywood, to jest emanacja pewnej postawy ideologicznej. No dobrze, popatrz Robert, jest taki film, który się nazywa Szarża Lekkiej Brygady. Na przykład. I on, słuchaj, opowiada prawdziwą historię w nieprawdziwy sposób, w subiektywny sposób, tak to nazwijmy. Bo Brytyjczycy mieli odwagę to zrobić. Jest krytyką imperium brytyjskiego po prostu w takim wymiarze, wiesz, jakby bardzo poważnym. I jakby, no i co? Czy on jest jakby, czy naprawdę oglądając go w tej chwili chcemy rozmawiać o tym, czy Partia Pracy, czy konserwatyści? Znaczy on się wpisywał w bieżący spór, natomiast zaistniał, przyszedł do historii dlatego, jak zresztą sam Has na zajęciach mówi, to była najlepiej sfilmowana szarża, jakakolwiek została przedstawiona w kinie światowym. Czyli wracamy do tego, że te filmy muszą być dobre, po prostu. Tak jest. Ale nie uciekajmy od sporu, bo każdy ma z nas poglądy polityczne. Ale nie, ale oczywiście, że tak. Nie no, oczywiście każdy ma swój jakby i jakby w ogóle nasz subiektywizm w jakimś sensie jest jakby prowadzi nas do jakichś konkluzji. No, więc, no i te konkluzje w filmie się wypowiada. Natomiast jakby, wiesz, jakby dość ludzi, widz nie chodzi do kina, żeby w dwóch rzeczach, żeby się edukować, ani żeby dać się indoktrynować, tak? Znaczy musimy sobie zdać z tych dwóch rzeczy sprawę. Też bardzo częstym jakby takim, nie wiem czy błędem, ale jakimś nastawieniem jest to, żeby opowiadać, że walorem filmu jest jakby opowiedzenie prawdy. Ale bo ja bym też chciał jeszcze pociągnąć ten temat. Przerwałeś mi w połowie zdania, ono jest ważne, pani zdaniem. Okej, przepraszam bardzo. Bardzo proszę. Słuchaj, że wiesz,
że opowiedzenie prawdy jest tym, co ma komunikować film z widzem. I oczywiście prawda w filmie jest bardzo ważna, i ta subiektywna, i ta obiektywna, i w ogóle prawda jest esencją kina. Ale ta esencja kina, czyli prawda, może być jakby opowiedziana wyłącznie językiem dramaturgii. I ta dramaturgia działa, nie działa z bardzo różnych wielu powodów. No, Szarża Lekkiej Brygady, zdaje się, nie była jakimś bardzo takim low-budgetowym filmem, coś mi się wydaje. I tak dalej. Ale dopiero ta dramaturgia komunikuje z widzem. No tak, ale to mówimy o czymś zupełnie, moim zdaniem, jakby oczywistym. I to nie jest tak, że... Jak słucham ludzi wypowiadających się o tak zwanym filmie historycznym czy kostiumowym, no to nie jest takie bardzo oczywiste. I szczerze mówiąc, jako praktyk mówię ci, nie bardzo to jest oczywiste. Posłuchajcie, moim zdaniem są fakty, nad którymi nie można dyskutować. Interpretacja faktów to jest zupełnie co innego i po to jest między innymi sztuka. Natomiast nie można kłamać w sposób ewidentny. No nie można kłamać. Wchodzi w zupełnie inny obszar. Jakby Robert, nie. Kłamać, nie chcemy kłamać. Panowie, a ja zadam pytanie. Rzeczywiście, robiąc film historyczny czy kostiumowy, nabierasz, znaczy jest pewne zobowiązanie. I to zobowiązanie jest takie, żeby nie opowiadać rzeczy nieprawdziwych, które nie miały miejsca. Tak jest, dokładnie. Dobrze, ale w kinie historycznym, które w jakiś sposób jest może naznaczone tym, co zrobił, ja mówię teraz o światowym kinie, tym, co zrobił Quentin Tarantino w Bękartach wojny, gdzie po prostu na ekranie zamordował Adolfa Hitlera i wszystkich nazistów w kinie paryskim w 1942 roku, no to może to już... To, co wszyscy chcieliśmy zrobić. To, co wszyscy chcieliśmy zrobić, bo on to później oczywiście powtórzył w pewnego razu w Hollywood, również ocalając jednak rodzinę Polańskiego. Natomiast może to jest, i ocalając jednak niewinność lat 60. w tym jego rozumieniu, ale może to jest tak, że dzisiaj no, nie ma pojęcia prawdy w kinie, bo nie ma pojęcia po prostu w świecie dzisiejszym, bo wszystko jest postmodernistyczne, panowie. I o jakiej prawdzie my mówimy? No nie ma prawdy dzisiaj, bo nie ma czegoś takiego jak prawda, bo prawda jest wykluczająca, jeżeli ktoś uważa, że jest prawda. Tarantino mija się z prawdą, co nie znaczy, że nie ma prawa robić takich filmów. Niech robi sobie filmy, jaki tam mu w duszy gra. Można o nim myśleć, że jest po prostu ignorantem, mówiąc delikatnie, ignorantem historycznym. Można używać mocniejszych słów i to jest jego świat, jego funkcjonowanie. My mówimy o czymś innym. Mówimy u nas, jak funkcjonuje kino opowiadające ostatnie 100 lat, bo jednocześnie byliśmy zanurzeni w tej historii bez tego, czy chcieliśmy, czy nie chcieliśmy. Każdy aspekt naszego życia w PRL-u i w późniejszych latach po PRL-u jest mocno przesiąknięty historią i polityką. I to dotyka tak samo, nie wiem, życia emocjonalnego, od spraw, nie wiem, założenia rodziny, w każdym posiadaniu jakichś aspiracji, marzeń. Nie wiem, wielu naszych kolegów wyjechało z PRL-u dlatego, żeby móc być normalnymi ludźmi gdzie indziej i to mamy z nimi łączność. Jesteśmy mocno osadzeni w tym wszystkim. I teraz dotyka po prostu pewna kłamliwa niesprawiedliwość. I to nie jest tak, że my nagle chcemy robić antypropagandę. To nie w tym sensie. Myślę, że jest potrzeba opowiedzenia, rzetelnego opowiedzenia w atrakcyjny sposób przy doborze najlepszych środków filmowych historii, które nam się przydarzyły. A my się spotykamy z czym? Z zakłamaną wersją historii. I stąd jest ten spór w dalszym ciągu żywy, bo to jednocześnie jest tak, że nakłada się na to historia światowa. No, spór, który istnieje w Europie, jest taki, czy ma powstać federacja pod tytułem Europa, czy mają być państwa narodowe. I moje pytanie do kolegów filmowców jest takie, czy powiesz ze strady, że jestem Polakiem? Bo do tak elementarnych rzeczy dochodzimy. Bo oni wyparli z tego, oni są Europejczykami i realizują ogólne filmy, które są właśnie post jakieś tam, które w ogóle nie dotykają rzeczywistości. Ja jestem też ciekaw, jeszcze tak przechodząc do tej ostatniej części, parę minut jeszcze, ja myślę, że po tym, co się dzieje na Ukrainie i to, że prezydentem tam jest producent filmowy, satyryk, komik Zełenski, który również był w Tańcu z Gwiazdami, a dzisiaj z flagą ukraińską i z Bogiem na ustach, czy robi to cynicznie, czy nie robi tego cynicznie, to jest nieistotne, jednak przypomina nam o tych dawnych sporach. Ja jeszcze pana Arkadiusza Gołębieskiego to uruchomię, bo tak milczy, jak panowie tutaj się bardzo pięknie wspierają. Próbuję Tak, panie Arkadiuszu, może trochę jest tak, no, albo nie, dobra, ja już nie będę wchodził w tą ideologię. Proszę mi powiedzieć, co dalej? Znaczy, bo rozmawiamy znaczy, sobie, rozmawiamy i ja... I czy za rok znowu się spotkamy i będziemy rozmawiać o kinie historycznym? Czy coś się zmieni, bo te filmy bardziej będą powstawać, a może nie będą? Jak pan widzi przyszłość?
Znaczy ja myślę, że cały czas ta walka o te dusze w Polsce się dzieje i ciągle ta dyskusja między Polakami trwa i te filmy ciągle wyglądają jak wyglądają i środowisko szeroko rozumiejąc filmowe jest strasznie tchórzliwe i nie bierze tematów odważnych, żeby zmierzyć się z prawdziwymi tematami. I często tematy, które są podejmowane, to są ciągłe tematy troszeczkę, albo żeby pewne zdetonować dany temat, to co Robert tutaj w jakiś sposób gdzieś zarysował, lub po prostu coś zrobić, ale to zrobić coś, żeby było, ale nie na 100%, nie na ciekawie, tylko po prostu, żeby zrobić. W ogóle branie się za tematy historyczne to niedawno było coś, że zostaniesz od razu wrzucony do jakiegoś koszyka sympatyków partii politycznych, które wypada traktować pogardliwie. Myślę, że sytuacja na Ukrainie mocno zmieni tę sytuację. Tak? Do tej pory krzywienie się na w ogóle na wszystko, na jakiś komunizm, na Rosję było czymś bardzo takim źle postrzeganym w środowiskach filmowych, w dużej mierze jakby takim przesiąkniętych taką duchem lewicowym. Myślę, że teraz to, że zaciśnięta ta pięść, jak u pana na koszulce jest tutaj i że jednak jest wola walki, zrozumienia i mówienia o pewnych rzeczach otwartym hasłem, że co jest dobre, co jest złe, sprawia, że na wiele tematów staniemy się bardziej otwarci, że tematyka żołnierzy wyklętych, podziemia niepodległościowego, to sama nazwa u mnie po prostu rzuca mnie z automatu, że jestem w jakimś skrajnym po prostu narożniku, po prostu... Tak, ale panie Arkuszu, ale nie ma pan też takiego wrażenia, że prawica sama przegrała pewne tematy, bo za bardzo topornie je narzucała w debacie i... Odpowiedzią, znaczy nie, trudno mi powiedzieć, że przegrała czy nie przegrała, ponieważ jesteśmy cały czas w sytuacji, że borykamy się ze scenariuszami. Ja z całym tutaj, bo i Robert był u niego gościnnie, mamy Akademię Filmową Darek i tak dalej. Po raz drugi otworzyliśmy Akademię, nabór na filmy, scenariusze filmów fabularnych, tak, które próbujemy się zmierzyć, bo trzeba jasno powiedzieć, że czy po Katowicach, czy po Łodzi, kończyć trzeba szkołę Wajdy, studio Munka, żeby wejść w jakiś obieg osób, które mogą zmierzyć się z filmem. Więc ciężko bardzo jest środowisko. No ludzie od Gierka próbowali to zrobić. Zmierzyć się z tematyką właśnie bardziej tożsamościowo, a ogólnie mówiąc jak Darek, kostiumowo, Darek też używa, kostiumowo, żeby nie używać tego historycznego, bo historyczne, no to od razu będzie wrzucone. Obecna sytuacja trochę się zmienia, bo i na festiwalu, jak mówiłem o ostatnim, więcej filmów pojawiło się szukających tematyki właśnie w polskiej historii, w polskiej literaturze, w polskich bohaterach, czyli jakby nie patrzymy na jakiś taki postmodernistyczny właśnie jakiś świat idący z Berlina, tylko gdzieś szukamy tych historii gdzieś u nas i taki Pawlikowski jest takim przykładem, że on potrafi z jakiejś historii trochę uniwersalnych zrobić trochę kina, bo nie jest troszeczkę w tym środowisku w kraju, gdzie każdy, no ciągle mamy pewien dyktat producentów, którzy dyktują, co powstanie, a co nie powstanie i tak naprawdę nikt się nie chce za bardzo wychylić się z tymi tematami i myślę, że nadal będziemy, jeśli nie postawimy jakiegoś takiego zmiany w edukacji, szczególnie w edukacji, i postawimy na wolnych twórców, którzy nie będą się bać swoimi zdania swojego mistrza, który powie, jaki temat można robić, tylko będzie grał, robił to, co mu w sercu gra i chciał jak najbardziej profesjonalnie robić. Panie Arkaduszu, ale ja dlatego przywołałem Gierka. Gierek to jest stuprocentowo niezależny polski film. Ludzi, którzy absolutnie nie są związani z dużymi studiami, nie są związani ze szkołami filmowymi. To jest film, ale też film, który wyszedł jak wyszedł, więc to chyba troszeczkę głębiej jest, że to nie chodzi tylko o pewien mecenat państwa, bo są też pieniądze państwowe. Jest PiS, jest TVP, no i z całym szacunkiem dla młodych twórców, ale ja bywam ekspertem PiS-u i ja nie czytałem wielu, mówiąc delikatnie, dobrych scenariuszy kina, czy kostiumowego, czy historycznego, jak zwał, tak zwał. Już też, bo będziemy za chwilę kończyć, panie Dariuszu, bo został pan tutaj trochę wywołany, to pana zapytam, co dalej? Co dalej z kinem historycznym, kostiumowym? Co dalej? Będzie świetnie. Znaczy, kino historyczne czy też kostiumowe będzie powstawać i będzie go powstawać coraz więcej. I to nie, nawet nie dlatego, że chcemy, żeby tak było, tylko dlatego, że technologia cyfrowa będzie na to pozwalać, żeby obtani robienie filmów historycznych.
A myślisz pan, że streaming, tak? Że to tam wejdzie też? Oczywiście. Znaczy, ludzie chcą oglądać, jakby, co chce zobaczyć widz w kinie. Dwie rzeczy. Znaczy, są jakby dwa rodzaje widzów. Jedni chcą zobaczyć siebie, jak siedzi w domu i się nudzi, jedząc kolację. Oraz drugi widz, który jakby drugi typ widza, który mam wrażenie, że liczniejszy, to znaczy, że ludzie chcą zobaczyć coś, czego sami nie doświadczyli w życiu. Po prostu. Wchodząc Darkowi w słowo, ja myślę, że to jest trochę tak, że... I to jest pole dla filmów historycznych. Że to, od czego panie Łukaszu zaczął naszą rozmowę, czy my co możemy przekazać światu, czy świat jest ciekaw nas i tak dalej. Myślę, że to dobrze byłoby sobie, bo to jest chyba taka bardzo strategiczna decyzja, że my tą Polską wydamy generalnie sobie, że świat się nami ani nie interesuje, ani specjalnie nie łaknie naszych historii. Do tego sposoby dotarcia do widza międzynarodowego to są w ogóle inne poziomy finansowe. No to cały PiS nie ma tyle pieniędzy w ciągu roku, jak jeden film na budżet dystrybucyjny w Stanach Zjednoczonych. Ale widzi pan teraz szansę choćby w Netflixie, bo jeżeli widzi pan na przykład filmy niektórych polskich filmowców, które na Netflixie się pojawiają, to te filmy są oglądane na różnej szerokości geograficznej. Proszę zauważyć, co było z serialem Sexify do Malewskiego. On stał się hitem w Ameryce Południowej w Indiach. Nie wiadomo dlaczego. Może to jest też droga nasza, żeby... Ale oni też oceniają taką zdolność eksportową, że tak powiem, filmów, które dostają z różnych miejsc, z różnych krajów, prawda? Jeśli to jest film uniwersalny, który może przez swoją historię dotrzeć do widza zupełnie innego zakątka ziemi, to pewnie tam go będą pokazywali. A jeśli mówimy o kinie historycznym, to jest to opowiadanie tej bieżącej historii, szczególnie tych ostatnich dwóch wieków, dla nas samych. I ta historia jednocześnie nie jest uczona w szkołach, panowie, bo to jest w ogóle dla mnie jakby kardynalna sprawa. Poprzez zaniedbania w edukacji, gdzie edukacja kończyła się na I wojnie światowej, cały XX wiek w głowie maturzysty jest nieopowiedziany. Jest śmietnikiem, do którego wrzucają różni ludzie różne informacje. I jak tego nie uporządkujemy, to nie będą powstawały książki, bo ten maturzysta później zostanie literatem, który nie ma świadomości wydarzeń. Wiem, co mówię, bo zrobiłem ileś filmów dokumentalnych na tematy absolutnie kardynalne. Nie można zrozumieć okresu międzywojennego i relacji polsko-żydowskich bez znajomości Betaru. A ja zrobiłem jedyny film na świecie na ten temat. Mogę wymienić ileś rzeczy, które się zdarzyły w historii, których normalny, przeciętny i konsument, i twórca nie znają po prostu. Nie znają po prostu. Nawet echo wyszło. Mamy okropny kłopot z historią. To znaczy nawet baza jest jakoś, wiesz, jakby zagmatwana, tak? No tak, no bo to są... Jakby... W postaci lekcji historii. No ale oczywiście tak. Też mam wrażenie, że żyjemy w takim nieopowiedzianym świecie, wiesz, już od dawna mam takie wrażenie i ono się pogłębia. A jednocześnie jest nagroda za to, że uciekamy od tej rzeczywistości historycznej w konwencje, które są uniwersalne, nie wiem, w historie, które są, no teraz wszystkie sprawy związane z filmami, które są nagradzane w Hollywood, które dzieją się poza historią, poza rzeczywistością. No to jest kuszące, żeby wejść w taką narrację i w ten taki sznyt światowo-europejski, który bardzo sowicie nagradza tego twórcę. No to powiem, to już po jednym zdaniu na koniec coś optymistycznego, powiedzcie, bo tak nie wiem, czy ta debata jest bardzo optymistyczna. Pan Dariusz jest największym optymistą, co mnie cieszy, bo może jakiś film kolejny powstanie fabularny tutaj. No ale coś optymistycznego na koniec dla słuchaczy debaty historycznej, którzy pewnie chcą usłyszeć, że historia jest jeszcze ważna w popkulturze i dla polskich filmowców. No jedno mogę powiedzieć, żeby nie zabrzmiało to jako promocja, reklama, ale przede wszystkim no inwestować się jakby w warsztat. No. Scenariusze. I to jest jakby bardzo ważne, żeby zanim zabierzemy się za te filmy, żeby dobrze przepracować to dzieło literackie, żeby ono rzeczywiście było no właśnie nowocześnie napisane, zrozumiałym językiem,
ale też jakby no, nie fałszowało tej historii, nie ślizgało się, ale było czymś ciekawym, bo nieprzypadkowo mówimy w Instytucie Pamięci Narodowej właśnie, bo to ta prawda, pewne podejmowanie tych tematów jednak to zobowiązuje, że musimy się jednak trzymać jakichś pewnych historii. To, co to Robert mówi właśnie, że te czy Duna, czy inne te filmy, które powstają, one są bardzo fajne, ale są gdzieś wydumane i my uciekamy często, nie odrabiamy tych lekcji, nie chcemy. A nie tylko to, że my nie chcemy. To chodzi o to, że ciągle stajemy przed wyzwaniem, jak opowiedzieć nawet o Gierku przywoływanym no, pokoleniu, a nawet dwóm pokoleniom już, którzy nie pamiętają prawie tych tamtych czasów. Więc to jest jakby takim pewnym wyzwaniem. Więc myślę, że ciągle jesteśmy na takim poziomie opowiedzenia tej historii, na podstawie takim poziomie podstawowym, a dopiero na tym budować, odbijać się, budować historię, te scenariusze, żeby jeśli znów będziemy pisać sami dla siebie, to znowu zostaniemy z tymi 30-50 tysiącami widzów i będziemy narzekać, żeby było. W związku z czym dobrze diagnozować oczekiwania widza i dobrze pisać teksty. No. Panie Dariuszu, scenariusze, najważniejsze to? Panie Dariuszu? Na pewno tak. Na pewno scenariusz jest bardzo ważny, ale potem jak przychodzi do robienia filmów, no to pojawiają się kostiumografowie, którzy potrzebują krawcowych i cały scenografia, pirotechnika i te wszystkie inne rzeczy. I to jest... I w PRL-u mogliśmy robić takie filmy, znaczy jakby nie chcę gloryfikować PRL-u, ale działała wytwórnia filmów na Łąkowie i tam można po prostu, istniał warsztat pracy po prostu. I te filmy Wajdy Hasa i innych mogły powstawać, ponieważ był taki mechanizm, który umożliwiał robienie zawodowych filmów. I myślę, że w tej chwili jesteśmy w takim momencie, w którym nasz wolny rynek filmowy jakby no zaczyna się rozpadać, proszę Państwa. I jakby myślę, że jeśli ktoś naprawdę poważnie myśli o tym, żeby duże, dobre filmy mogły powstać w Polsce, no to potrzebujemy jakiejś instytucji, która to umożliwi pracę wielu specjalistów. Na przykład nie mamy magazynów filmowych de facto. To znaczy szyjemy kostiumy, tak? Szyjemy na przykład mundury. A chciałem optymistycznie, panie Dariuszu, na sam koniec. No, chciałem optymizm jakiś. A optymizm jest taki, że to, o czym mówił Arek, to znaczy mu mówił o takim jakby, że nowe pokolenie nie zna historii i tak dalej. Można to traktować jako obciążenie, ale można to traktować jako handicap. To znaczy, to nie jest tak, że jakby... Myślę, że w ogóle tą taką, jakby wiesz, tą taką to, że żyjemy w świecie, który został nieopowiedziany, można traktować w jakimś sensie jako handicap. Oczywiście to jest odrobinę żartuję, bo jednak historia w szkole no jest rzeczą konieczną, ale dla filmu to jest handicap. Znaczy można to traktować jako handicap i próbować to opowiedzieć. Myślę, i jeszcze raz to powiem, myślę, że to jest generacyjne zadanie nasze, a może tych ludzi, którzy wchodzą dopiero teraz do kinematografii. No. Opowiedzenie o nas, sobie i światu. Jest to po prostu generacyjne zadanie. To z wielu powodów nie było możliwe wcześniej, w tej chwili w końcu jest możliwe. Panie Robercie, to proszę podsumować tą dyskusję. Optymistycznie. Ja myślę, że kino historyczne czy kino patriotyczne ma olbrzymiego, milczącego swojego widza, który czeka na te wybitne dzieła sztuki, po prostu. Naprawdę to jest zapotrzebowanie, jestem głęboko o tym przekonany i badania też to potwierdzają, że przy nawet zmieniającym się modelu konsumpcji kina w dalszym ciągu tego typu kino będzie budziło olbrzymie zainteresowanie i można liczyć na wyjątkową frekwencję. To jest jedna sprawa. Druga, że poruszaliśmy tutaj na ile na to kino, na ten gatunek kina czy na ten obszar
jakby dramaturgii filmowej wpłyną bieżące wydarzenia na Ukrainie. Ja myślę, że tak, że jest olbrzymia szansa, że powstanie moda na polskość. My jesteśmy, właściwie mamy takie swoje znowu 5 minut w historii, które się zdarzyło nam, bo się nam zdarzyło, pewnie niewiele osób może to racjonalnie jeszcze dzisiaj wytłumaczyć, a jednocześnie widzimy na żywym i bolesnym przykładzie Ukrainy, ale jednocześnie jak dużo daje taka pewna decyzja psychologiczna, prawda, stan ducha, nie wiem, elity ukraińskiej i przywódcy, i tych ludzi, którzy nagle masowo wracają, żeby bronić swojej ojczyzny. Byli ustawieni na zachodzie, nagle przekracza ileś 10 tysięcy młodych Ukraińców i jedzie na front. No i jedzie, co, szukać śmierci? No nie wiem, jakiś sens tym wszystkim widzą. Więc myślę, że to spowoduje pewną refleksję też i w Polsce, i reakcji Polaków na to, co się tam dzieje, że tą historię będziemy chcieli znać po prostu, że się zrobi moda na polskość. A jeżeli w CNN liberalno-lewicowym bardzo mocno Sean Penn chwali Polskę, dziękuję Polakom i staliśmy się jednak narodem, który robi tak dużo dla uchodźców jak żaden inny, bo 2 miliony w ciągu pierwszego miesiąca wojny. To jest coś nieprawdopodobnego. Robert wszystko Kaczmarek, dzięki Seanowi Penowi, popatrzcie. Wszystko wow. Dzięki. Chciałem zakończyć pięknie Seanem Penem z CNN. No to zakończę prezydentem Bidenem, który też nas chwalił. Robert Kaczmarek, Arkadiusz Gołębiewski, Dariusz Gajewski. Bardzo, bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Ja się nazywam Łukasz Adamski i mam nadzieję, że za rok więcej będziemy oglądać niż debatować. Dzięki wielkie. Dziękuję uprzejmie. Zapraszam, dziękuję bardzo.